na warsztat biorę pstrąga. Ciekawe, czy mu się upiecze. Dzisiaj w mojej kuchni goszczę specjalnego gościa, Wiesława Kurzela, inżynier technologii żywności i dietetyczka kliniczna, która rozwieje wszelkie wątpliwości na temat zdrowotnych aspektów jedzenia ryb. Jesteście gotowi na odkrywanie tajemnic zdrowia, smaku i jakości w towarzystwie pieczonego pstrąga? Kochani, jak rozpoznać świeżą rybę? Czy ty to widzisz? Te śniące oczęta? Bystre oczko. Bystre oczko. To znaczy, że ryba jest świeża. Druga rzecz, zaglądamy w skrzela. Widzisz? Żywe, mocno czerwone. No i teraz trzeba sprawdzić, czy to mięso jest plastyczne. Naciskamy, odchodzi twarde? Tak. No i super. Ja jestem pewna, że gotuję naprawdę ze świeżej ryby. Masz rację. Warto wybierać świeżą rybę, prawda? Ja dzisiaj przygotuję pieczonego pstrąga w migdałach w towarzystwie pomidorów, oliwek, no i oczywiście mnóstwa ziół. Brzmi dobrze? Jelu, bardzo mnie cieszy to, że powiedziałaś, że to będzie ryba pieczona, bo dzięki temu zachowamy największe walory tej ryby, czyli kwasy omega-3, DHA i EPA. No muszę ci powiedzieć, że o tym to nie wiedziałam. Natomiast zobacz, nacinam pstrąga, aby szybciej się upiekł. Ważne jest, aby poczuć smak pstrąga, więc ja wykorzystam tylko niewielką ilość soli i pieprzu. Jak myślicie, które zioła pasują do ryby? No właśnie. Myślę, że każde, Jolu. I bardzo dobra odpowiedź. Przyjęło się, że u nas w Polsce jest to koperek i pietruszka, ale zobacz, mam tutaj naprawdę garść różnych ziół. I tymianek, i bazylia, i wszystkie będą idealne. Poproszę ciebie, abyś włożyła do środka, a ja w tym czasie pokroję cytrynę, bo słuchajcie, cytryna i ryby to bardzo dobre połączenie. No wiesz, ja tutaj dbam o smak, ale powiedz mi, słuchaj Wiesia, dlaczego te ryby są takie zdrowe? Ryby zawierają cenne kwasy omega-3. No ale chyba nie tylko. Nie, nie tylko. Zawierają także białko, które jest łatwo przyswajalne. Witaminy A, D, E, K, witaminy z grupy B, które rzeczywiście wpływają na takie funkcje kognitywne w naszym mózgu. Natomiast taką unikalną wartością ryb są już wspomniane przeze mnie kwasy omega-3. Mamy pstrąga, który jest świeży, pełen witamin, mikro i makroelementów, ale wiesz, co jest najważniejsze? Pochodzenie. Tak jest. Pstrąg pewnie dobrego pochodzi z polskiej hodowli. Hodowany jest bez antybiotyków. Mało tego, w geotermalnych wodach z związkami mineralnymi. To bardzo ważne. Cieszę się, że o tym mówisz, bo my w Polsce nadal spożywamy zbyt mało ryb, co może być podyktowane tym, że obawiamy się zanieczyszczeń metalami ciężkimi. Ale w tym przypadku nie mam się czym martwić. Tak jest. Przechodzimy dalej, bo pstrągi czekają na upieczenie. No i teraz tak, dobre źródło białka. Myślę, że się świetnie będzie komponowało z warzywami. Ja przygotowałam pomidorki koktajlowe, różnokolorowe, wiesz, żeby było tak ciekawie. Więc ja je pokroję, a bardzo ciebie poproszę, abyś rozrzuciła oliwki. Jest ryba, są zioła, pomidory, brakuje tutaj cytryny i czosnku. To jest skórka z cytryny. Rozrzuć niedbale po całym daniu, a ja zgniotę czosnek i dorzucę. Przyznasz, że do tego momentu było prosto, wręcz banalnie. Powiem ci, że tak, ale teraz co będziemy robić? Teraz sobie poplotkujemy, bo pstrąg potrzebuje około 25 minut w piekarniku. Wiesia, mam nadzieję, że teraz ludzie będą częściej sięgać po pstrąga, tego barczystego pstrąga, bo w końcu jest karmiony karmą bez GMO. Pstrąg to fantastyczny składnik i warto, żeby rzeczywiście zagościł w naszej diecie częściej. Nie tylko od święta. Wiesz co, my tu gadu, a zostały jeszcze migdały. Musimy posypać nimi pstrągi. Jolu, a dlaczego na samym początku nie wsypałaś tych migdałów? No słuchaj, gdybym to zrobiła, po prostu by się spaliły. Ostatnie 5 minut wystarczy. Przerumienią się, no i będziemy w końcu mogły jeść rybę. Wiesia, czy ty to widzisz? Migdały przerumienione, pomidory puściły lekko sok, do tego oliwki, czosnek, czego chcieć więcej? Jolu, widzę, że czujesz się w swojej kuchni jak ryba w wodzie. No wiesz, w końcu to nie moja pierwsza rybka. Kochani, teraz czas na was. Jeśli macie swoje ulubione przepisy z rybami, albo macie pytania dotyczące pstrąga i jego właściwości, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że zainspirowałyśmy was dzisiaj do sięgnięcia po pstrąga w domu. Niech zdrowe gotowanie będzie waszą codziennością.